Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Deko, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Chyba mam świeżba. 3 Dziki Gon. I tak, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zadaniami i zleceniami pobocznymi. I na pierwszy, jakby rzut, weźmiemy sobie wściekłe pięści Velen. Tak więc idziemy do Bookmachera i jak obstawiamy. Umiesz się bić? Geralt, umiem. W takim razie stawaj w szranki. Jestem gotowy. Zakłady, proszę bardzo. Walimy jak największy. Jestem gotowy. Bijemy w razie, co mam save'a zrobione, tak więc nie ma się czego bać. Ludzie! Dzisiaj już dźwiękiem powinno być wszystko dobrze. Przeciwnika. Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Geralt zwany Młotem. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Nie podłożę się, nie masz szansy. Worki mąki mogę ci oddać. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. No, nie mam z tym problemu, żeby worki mąki mu oddać dla dzieci. Okej, okay, fajnie, bo HP mi... O, zaraz wpierdol, jeszcze od rybaka dostaniemy. Geralt! Proszę cię, nie rób sobie wstydu i mi też. Musimy to wygrać. Dobra. Jakieś parę krótkich. No chodź. Coś tam doszło do niego, kontaktowy. No chodź, chodź, chodź. No jeb, jeb. Jakiś byle kto nie pokona Geralta z Rivi, tak? O kurwa. Ale jest blisko, że tak powiem. Jak było łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. Jesień nowożytności. O, no proszę. Nieźle. Teraz możesz spróbować szczęścia z Jonasem. Albo z Kowalem. W karczmie, na rozstajach. I to niby ten wiedźmak... Ej, rybożer, czego ode mnie chcesz? Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę. To... O, dziękuję, panie. Nie jesteśmy przecież skurwysynami, tak? Nie jest lekko. Oj, nie. Dobra, idziemy teraz do kolejnej wsi. Napierdalać się z Kowalem na rozstajach. Tutaj jest jakieś zadanie. Zaginiony brat, ale to na 33 poziom, no to nie ma nawet się co na to porywać. Kowal będzie w środku, dobra. Pewnie w środku będziemy się bić. Dokładnie, ludzie, tak. Nikt z was nie zdecyduje się na walkę z Kowalem? Na zwycięstwo czeka nagroda! Nie jesteście z Baranowych, prawda? Czego? Co jest siły? No, chciałbym... Czego? Z Kowalem poważnie. Może ty, przybyszu, odważysz się zmierzyć na pięści z mistrzem tej wiochy, Kowalem? A, z Kowalem trzeba pogadać, nie? Ja nic nie zrobię. O, już działa Bukmacher, dobra. Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć ryje w siurom. Zgłaszasz się? Można skuć ryje w siurom. Pewnie, że się kurwa zgłaszam. Jestem gotów do walki. Ludziska! Za chwilę będzie można obstawić mordobicie! Wiedźmin zmierzy się z Kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza! Zobaczymy. Ten wiedźmak dziwoląg? Dawaj. W nosie ciekawsze rzeczy widziałem. Kowal ma pierdolnięcie, powiem wam. No, ile mam czekać? Ale ja mam taktykę. I cofa. O kurwa, trafił mnie. Nie o to chodziło. Dobra. I tym oto sposobem Kowal leży. Haha, proste. Kurwa. Nieźle. Masz szansę na mistrza.
Ciągle możesz jeszcze pokonać Jonasa. Powodzenia. Chcemy pokonać Jonasa, oj chcemy. 140 korony się przydadzą. A Jonas jest w jakiej wsi w ogóle? Jonas jest... Gdzie jest Jonas? Tutaj. Konary. No dobra, to lecimy do Konarów i walimy Jonasa na łeb. Okej, okay, Jonas. Tutaj cię mam. Skoro miejscowi tchórzą, to może... Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? Byleby tylko ucha nie gryz. Jestem gotowy. Nie pytamy się, co to za walki, wszyscy doskonale wiemy, chętnie co to za walki. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. W takim razie bijmy się. A no co ty, Jonas? Peniasz czy jak? No chodź. Dawaj. Jep, jep. Dobrze, ładny kołowrotek. Tylko Geralt, nie odwracaj się od kolegi, tak? Dawaj, dawaj, no. Kurwa, co ten postać robi? Coś tu jest. Do chaty komuś się ładujemy. Normalnie walimy Jonasa komuś w chacie. Geralt, ale ty się otrzeźwiej. Bo w pizdę zaraz zarobisz od Jonasa jeszcze. A wy, jeżeli lubicie serię, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Przybłęda pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Velen. Jeśli chcesz zostać mistrzem, jedź do Wrońców i pytaj o sierżanta, albo spróbuj sił w Nowigradzie. Tam też walczą. Na Skellige podobnie. Okej, okay, czyli wszędzie walczą. Spoko. Ciekawe, co będziemy mieli z tego, jak pokonamy wszystkich. Gdzie się tak śpieszycie? Spotkamy się z sierżantem i spróbujemy go pokonać. To pewnie już będzie cięższa walka. Ale na pewno podołamy. Tu są jeszcze wyścigi w Rońce. Wyścigi też sobie zrobimy, ale nie wiem, czy teraz, czy kiedy indziej. Myślę, żeby zacząć zająć się czymś jeszcze ciekawszym po tych walkach. Jakimś ciekawym zleceniem. W końcu znalazł się godny przeciwnik na sierżanta. Zwycięzca walki zostanie... Ten wiedźmin pobił wszystkie. Dowie, ty cicho. Jestem gotów. Ha! Spójrzcie, kogo tu mamy! Nawet bez barona interes kwitnie. Życie jest krótkie, a sztuka trwa wiecznie. Ciekawe. Walczymy. Cyk 80. Zaczynajmy. No chodź. No to chodź. Szły, potem mur, teraz głód. 12 poziom ma kolega. Ile mam czekać? Raczej nie chcemy przyjąć od niego na ryj. Tak mi się wydaje. Też sami za dużo mu nie robimy. Trzeba uważać, być ostrożnym. I dobrze dawkować ciosy na pewno. Kurwa, najgorsze jest to, że Geralt się odwraca od niego. O właśnie, i wtedy inkasuje. Jep, jep, dobrze. To jest to, no klikam S, a Geralt postanawia lekceważyć swojego przeciwnika. Ale nic dziwnego, bo przeciwnik dostał 130 w pierdziel. To była walka. Ogłaszam wszem i wobec, że wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Velen. Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. No, na pewno poszukamy godnych przeciwników w Nowigradzie i na Skellige. Ale dobra, czym by tu się zająć teraz, widzowie? Tutaj mamy obrońców wiary. Obrońców wiary to zrobimy nawet... To nie jest teraz ważne. Jest rozgrywki w Gwinta są w Velen. Jeszcze wyścigi we Wrońcach. Myślę, żeby to zrobić później, a może nawet na przyszłym live, który będzie w końcu.
Co mamy w zleceniach? Mamy leśnicę spod gajów, potwora z bagien. Mamy jeszcze jakieś tajemnicze ślady z myśliwym. Niby nie jest, jest, niby jest to na 20 poziom, ale nie jest oznaczone jakimś takim wzorkiem, że jest to dla nas niewykonywalne, więc pomyślimy nad tym, a póki co lecimy z powrotem do podgajów pogadać z Sołtysem. Sołtysie, gdzie jesteś? Przydałoby się też nowy pancerz ogarnąć, bo nasz pancerz jest na... A mamy teraz ten pancerz. Niby byśmy mogli w nim pośmigać, tylko on już... imersyjnie to odstaje od wszystkiego, tak mi się wydaje. Ale tak, dla pokazu pancerza myślę, że możemy w tym polatać. Niechaj i tak będzie, tylko chyba spodnie jeszcze mamy właśnie jakieś nie takie. To są te? To są te. Dobra. Do tej czarownicy. Polatajmy w tym. Wieci, ona jakieś klątwy na nich rzuca. No, nie podoba mi się to, bo już mamy katany i jak samuraj bardziej wyglądamy, ale... Tak, na pokaz możemy sobie to założyć w sumie. Czemu nie? Jest to lepsze niż to, co mamy aktualnie. A później może poszukamy Witaj. Jakoś pancerzu grypa. W jakiej sprawie? W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wy je daliście, tak? A no ja. Zajęlibyście się tym. Wyście wiedźmin. Dobrze zgaduję? Żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was... Co to taka leśnica? No tak, co to taka leśnica? Porozmawiajmy lepiej o nagrodzie. O nagrodzie. To moja ulubiona część. Zlecę, nagroda. Policzycie? Ile my sobie policzymy? O panie, kurwa. Z 300 dajcie. O, ja pierdolę. Nie. To za dużo. Nie ma mowy. Ojej, na chuj jest ta negocjacja, jak oni chcą chuja więcej dawać. A niech będzie. Co mi po tych, kurwa, paru orenach, czy florenach? Zajmę się tym. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. To niedobrze. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie da rady. Coś w tym jest. To niezła Agneta. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuj ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Czyli najprawdopodobniej... po zmroku trzeba będzie się udać w tamto miejsce, ale wypadałoby też zbadać je teraz. Tak więc na koń. Oj, koń już... Dobrze, że mamy wsteczny w koniu. Bo koń już postanowił trochę zacząć odpierdzielać. Jedziemy! Skąd to bogi prowadzą? A, zewsząd bogi prowadzą, panie. Dobra. To było gdzieś tutaj, co? Płotka, nie tak szybko. O, proszę bardzo, mamy jakieś ślady na ziemi. A co to? Szła tędy kobieta. Boso. Ważne, skąd żarcie. Byle w miejsce pełno było. Tyście niedaleko wsi. Trzeba było ścierwo pod brzezinką zakopać. Nie moja wina. Poza chojraczem. Mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Odstępy szukasz świadczą, kłopotu? Że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Może i ktoś się gonił, tylko... W jakim kierunku? W tym? Bo to ważne, skąd żarcie. Tak, w tym kierunku. Byle w miejsce pełno było.
że trzeba było ścierwo pod Brzezinką zakopać. Okej, i co? O kurde, co jest tutaj? Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo poderżnął jej gardło. Żaden chłop tego nie widział. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. Jaka masakra. I nikt tutaj jakby nie sprawdzał, czy ktoś zginął? Nie zaginął wam ktoś kiedyś? Tu kurwa mamy grób. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Jakieś grób kości. Płytki, kość tak miednicza tam jest. Proszę. Coś wystaje z ziemi. List. Jakiś list? Ciekawe. Chociaż mówiłam mu, że nie chcę go znać. Wiem, że ty się Bukaja nie boisz, ale ja tak. Mówi, że kocha, ale to nie takie miłowanie jest z tobą, tylko zajadłe, straszne. Bukaj nie da nam spokoju, nigdy. Musimy uciekać. Zostaw mi odpowiedź tam, gdzie zawsze twoja Zula. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Oj, trzeba będzie. Płotka, chodź tutaj. Mamy do czynienia z północnicą. Aj, dobrze, że mi się teraz przypomniało, bo przecież mamy 6 punktów umiejętności do wydania, widzowie. To całkiem sporo. I teraz tak. Tutaj mamy, co tutaj mamy? Cel porusza się w kierunku Geralta, kiedy rzucasz znak, zwiększa... Aha! To jest nasza sugestia, którą ja sobie aktywuję tutaj. I... Tutaj mamy trening siłowy. Tylko pytanie, czy ja na pewno chcę mieć te silne ataki? Ja silnych ataków w sumie prawie wcale nie korzystam. Ja bym wolał iść do młynka prosto. Wykupię sobie tą umiejętność. Aktywuję sobie ją tutaj. Co dodam 20 do ataku. Ulepszę ją na fulla w sumie, tą umiejętność. Teraz tak, mamy mutageny niebieskie, na pewno jakieś mamy. Plus 7, plus 5, proszę bardzo. Aktywujemy go sobie tutaj. Plus 21 do mocy znaków. Mamy jakiś... Ten ile daje? Plus 5, pewnie nie mamy żadnego lepszego, co? Nie mamy, szkoda. No nic, trudno. To ile dawał? 7, nie? Tak, 7. I teraz... Co by byśmy kupili? Często jeszcze używam Wena. To jest co? To jest Irden. Irden nie, w sumie Arda też tak nie używam. Ja bardziej używam Igni. Ja bym ulepszył sobie tarczę, tylko teraz to jest jakiś alternatywny tryb znaku. Powala. Pozwala podtrzymać aktywną tarczę, ale jej używanie i zablokowanie zużywa wytrzymałość. Pochłonie obrażenia, odnawiając żywotność. Okej, okay, niby brzmi spoko, ale wolałbym rozładowanie. Właśnie wyczerpana tarcza Quen odpycha przeciwników. Regeneracja żywotności w walce plus tyle na sekundę. I też bym to ulepszył najbardziej jak mogę. I na razie zrobimy sobie taką hybrydę znakowo... znakowo-wojownikową. Coś takiego. Właśnie, możemy strzałami... Możemy odbijać strzały w strzelców, muszę o tym pamiętać. Dobra. Tak myślałem jeszcze nad tym, bo to nam pozwala jakby za punkty adrenaliny rzucić znaki, co też w sumie byłoby spoko, tylko wtedy już byśmy bardziej szli pod znaki. A nie wiem, mi się wydaje, że... Znaczy ja potrzebuję mieć ten pancerz, prastary pancerz wiedźmiński, który wyszedł właśnie w tym dodatku, czy tam w tym update'cie nextgenowym. Wiecie, ten serial Netflixowego i muszę zobaczyć, co on daje. Oj. Za bonusy i pod to się jakoś zbudować, bo chciałbym przynajmniej podstawkę przejść na tym pancerzu, jak już będę miał odpowiedni Witaj. Poziom, a to chyba jest potrzebny poziom 15, więc jeszcze 4 nam brakują, bo mamy 11 aktualnie. Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że
Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. No, się porobiło, co? Odczynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. No właśnie, trzeba będzie upiora pokonać. Dobra, gdzie jest to miejsce schadzek? A, po drodze tutaj, jak ten grób w ogóle był, no to nieźle. No to już od wioski troszeczkę jest, ale jakoś nie super daleko. Co my tutaj mamy? Spaldist do kochanka. I krew zakrzepłą na nożu. Ale to dopiero zgaduję, że nocą. Czy teraz? A zapiszę i zobaczymy. Północnica za dnia się nie zjawi. No właśnie, nocą. A, automatycznie możemy sobie przewinąć czas. Super. Znaczy automatycznie. No. Zadanie po prostu nam dało taką możliwość bez konieczności klikania N. Jest i nasza północnica. Teraz tak, zanim... Czy tam leśnica? Leśnica? Nie wiem. Niby północnica, ale jednak leśnica. Ciekawe. Zanim cokolwiek zrobimy, potrzebujemy olej przeciwko upiorom, bo jest to upiór. I coś jeszcze byśmy potrzebowali? Nie, raczej nie, bo raczej o leśnicy chyba nie mamy żadnego wpisu, co? Upiory. A nie, mamy coś jednak o leśnicy. Olej przeciwko upiorom mamy. Irden i księżycowy pył, którego nie mamy, a też raczej nie możemy go zrobić aktualnie, co? No, nawet widzę, że nie mam na księżycowy pył żadnego schematu. No, dokładnie. To wtedy walczymy w taki sposób. Dobra, założyłem sobie Quen, teraz czekam na Irden, bo nie ma sensu jej atakować jak bez tego Irdenu. Cyk, grom, bardzo Irden założony i lecimy z leśnicą. Jep, jep, no chodź. Śmierdzisz, słyszysz, północnico? Wali od ciebie. No chodź. Wejdź, znak, mnie nie denerwuj. Oho, znak przestał działać. Zapraszam, jeszcze raz, runda numer... O kurwa. Oho, się poczułem trochę, co? Chyba tak. Trzeba uważać i to tak ostro. No damage to ona ma fajny dość, no. Nie powiem. Okej, teraz będzie co? No tak, teraz się leczy. Dobra. Jest po niej. I grom jeszcze raz i lecimy od nowa. No dalej. Mamy jeszcze Quena w turnie, tak więc dobrze, bardzo dobrze. Chlebek sobie zjemy. Irden, proszę bardzo. Chodź tu. O, bo jak pięknie, że się wlazłem. Ty myślisz, że jak mi na plecy wejdziesz, to jesteś kozak jakiś? Cwaniara czy coś? Ja jestem na to przygotowany odpowiednio. Chodź tu. No wejdź w znak, póki on jeszcze tu leży. O, tu. Zaraz sobie będziemy tu olej na nowo założyć, chyba że uda się bez tego. No i znowu będzie HP sobie regenerowała, głupia północnica. Okej. No chodź, dobra, mamy ją. Quen trzeba odnowić. Jaskinkę trochę sobie też wypić. Dobra, jest to w miarę wymagająca walka. Wydaje mi się, że bardziej wymagającej walki chyba jeszcze nie mieliśmy. Podoba mi się to i to bardzo. Dobra, hopsa, no chodź. Nie wychodź mi z tego znaku, ty babo. Z babami, no, pa jak się nie słucha. No dawaj, chodź. Jedno cięcie, proszę bardzo.
północnica leży i dostaliśmy z niej jakiś mieczor jeszcze, tylko szkoda, że się nie dowiem jaki, bo o, nie ma zaznaczone nowych przedmiotów za bardzo. No trudno, mamy tutaj coś jeszcze do zabrania? Nie mamy, wsiadamy na koń. No, koń. Czemu zaczynasz biegać w kółko? Płotka, nie tak szybko. Wsiada, o, proszę bardzo, widać po Geralcie, że trochę eliksirów było walnięte. W główce się już kręci. Nie, żartuję oczywiście. Gdzie jest Sołtys? Pewnie śpi. Chuj, napadniemy go we śnie. Nie będziemy czekać do rana, żeby powiedzieć Sołtysowi, że jest sprawa załatwiona. A nawet nie śpi, czeka na nas w chałupie. Witaj. W jakiej sprawie? Dobrze, wiesz w jakiej sprawie, głupio pytasz. Pozbyłem się leśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Z pomożycielki, co w kniei włodarzą, dawno byśmy wszyscy pomarli. Zostaw mnie samego. Aha, czyli dobra. Nie, bo przez chwilę miał jakiś jeszcze nad głową znak właśnie zlecenia, ale to musiało być... Jest płotka! ...się zaktualizować. Wow, co tu się stało z Geraltem? Dobra, teraz takie pytanie w sumie, bo jest to dosyć ciekawe. Czy my mamy w zadaniach poszukiwania? Rynsztunek... Okej, okay, Szkoły Wilka jest na 14, tylko to jest zwykłej Szkoły Wilka, a ten mnie nie interesuje. Mnie by interesował rynsztunek Szkoły Gryfa. I pozwólcie, że ja zrobię cięcie i sobie poszukam na internecie, gdzie kupić jakby mapy do tego rynsztunku, bo teraz sobie go poszukamy. Dobra, widzowie, jestem z powrotem i w sumie dowiedziałem się, że musimy przeczekać, aż... O, nie mogę tego robić na koniu. W Podgajach są nasze mapy, które możemy zakupić właśnie na rynsztunek Gryfa, bo wydaje... O, nie, ten guzik. Wydaje mi się, że... Jezu, przepraszam, że mnie głos, ale dostałem chrypy. Pozwólcie, że się szybko tylko napiję wody. Wow, ale masakra. Głos mi uciekł. Dobra, od razu lepiej. Ja wiem, że rynsztunek Szkoły Gryfa jest pod znaki, ale no chyba na razie nic lepszego nie będziemy mogli sobie założyć, nie tak czy siak. Dzieciaka w zamian za pomoc? A tutaj u Kowala możemy właśnie dostać mapy. Kupujcie, Gabriel! Dobra, dawaj mapę, pokaż co tam masz. Pokaż mi swoje towary. Jest, proszę bardzo. To ta jest to, Edwin Grelow. Bywaj. Tak mi się wydaje. Jak leje, zobaczmy. Nie jod. Ekwipunek. Jedna mapa. Druga mapa. I co mamy za zadania? Poszukiwania Szkoły Gryfa. Proszę bardzo, mamy. Mamy to, widzowie, zadania, poszukiwania. I teraz tak. O, rynsztunek Szkoły Gryfa jest idealnie na 11 poziom, tak więc spoko. A ten nasz, który my mamy teraz, jest na który? Pozwólcie, że tylko szybko sobie zerknę. To jest na poziom też 11, ale no nie chcę w tym biegać, bo jest to, dla mnie jest to nieimersyjne, jakoś dziwnie mi się z tym biega. Gdzie jest grobowiec Wiedźmina Jerzego? Mapa świata. Jerzy, gdzie ty masz grobowiec? Tutaj. Czyli musimy zapierdzielać do folwarku, tak? Tutaj co mamy? Schemat ulepszeń, to już nie. Nas interesuje rynsztunek. Rynsztunek pewnie będzie tutaj jeszcze. I to chyba wszystko, nie? Dobra, mniejsza. Widzimy się w sumie... Nie, no nie widzimy się na miejscu, bo przecież można szybką podróżą sobie tam skoczyć. Tylko gdzie tutaj był? Tutaj był, dobra. Tutaj mamy znak. Walimy szybko do folwarku. Proszę bardzo, tutaj gdzieś dookoła tego folwarka Leszy chodził, bo pamiętam, raz nas zaczepił, ale mu uciekliśmy.
Konik gdzie jest? Konik sobie tutaj się pasie. Jedziemy! To chyba nawet po tej stronie lasu mi się wydaje ten leszy nas zaczepił. W końcu będzie trzeba się z nim rozprawić, ale póki co on... On jest... Jesteśmy totalnie nie na jego poziomie, nie? Więc nie ma nawet co się wygłupiać i zaczynać czegokolwiek z tym leszym. O właśnie, o nim mówiłem. Jedź, płotka, jedź, bo to się zaraz skończy naszą śmiercią. I ten leszy mnie goni cały czas. Kurwa, niedobrze, nie? Tutaj raczej za nami nie wejdzie. No dalej. Już upiory. I inne licha. Dobra, nie ma problemu. Bijemy się w takim razie. Proszę bardzo, przeciw upiorom. Cyk. Pierdena nie za... Oho, ale się bijemy, ta. Dostałem stuna i się pobiłem z upiorami pierdolnymi. Jasne. Wydaje mi się, że leszy jest gdzieś blisko. Dobra, uniki na łeb się walę. O kurwa. No nieźle. Że to jednak mnie walą na łeb, a nie ja ich. Co jest tutaj? Więcej potworów na pewno. Kolejny upiór. Okay. Kurwa, unik przecież zrobiłem, ale zaraz dostanę w pizdę, nie? Jaka masakra. Dobra, po każdym zdjęciu trzeba robić uniki, bo to grozi ostrym kalectwem, że tak powiem. Dobra, jeden leży, drugi leży. Wszystkie leżą, to mi się podoba. Co jest tutaj? To jest jakieś osobne pomieszczenie, ale warto zwiedzić wszystko, jak już tutaj jesteśmy. Zawsze odwar z katakana, proszę bardzo. To się zawsze przyda. Jakiś ulepszony olej znaleźliśmy. Co to było? Zaraz pewnie się wyświetli. Ulepszony olej przeciw reliktom. Proszę bardzo. Bardzo fajna rzecz i na pewno bardzo się przyda na jakiegoś leszego. Bo z tego co pamiętam, tylko teraz nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam. Leszy jest właśnie reliktem. A jeżeli wiecie lepiej, to możecie mnie poprawić w komentarzach. Czasami mogę się mylić. Ale jakoś co właśnie coś mi tak świta, że leszy właśnie jest jako relikt. Proszę bardzo, kolejny potwór. Czy potwór? Upiór! Tam do potworów temu brakuje. Proszę bardzo. Upiór był, upiora nie ma. Wziąłem po nasz jeden sztunek nowy. Tutaj ktoś leży. O, kasę nam zostawił. Jak miło z jego strony. Proszę bardzo, Ardem. Tutaj, o, trzeba będzie wysadzać. Najpierw, o, właśnie, o to chodziło. Dobrze, że u nich zrobiłem porę. Bardzo miło, panie upiorze, że do mnie żeś przyszedł. Bo tutaj mamy nieciekawe, wybuchowe opary. Nieciekawa zabawa. Dobra, ja sobie to szybko w ten sposób przeskoczę. Okej, upiory poleciały w pizdu. Tylko chciałbym mieć pewność, że na pewno do mnie nie przyjdą. Bo tam słyszę coś za ścianą ostrego. Ekima. O kurde, nie, proszę bardzo. Ekima to był wampir. Trzeba mi olej przeciw wampirom. Chyba gdzieś powinien być, co? Przeklętym istotą magicznym, insektoidom, hybrydom, zwierzętom, wisielcom. Wisielcom? Faktycznie. A jad wisielców to jest, dobra, nieważne. Trupojadom nie mamy. No to. To normalnie będziemy wtedy podpalać ekimkę. Z ekimą jeszcze nie walczyliśmy na pewno. Jestem tego bardziej niż pewien w sumie. Walka z ekimą jest o tyle zabawna, że... Ekima się teleportuje. Proszę bardzo. Je. Jakiegoś groma zawalniemy. Na dobry start. Nie dostał tym nawet. To niedobrze. No chodź tu.
Mamy odwar, dość ciekawy, i w sumie możemy go wypić, bo wydaje mi się, że za każdym razem weźmiemy trzy obrażenia w danej walce, zwiększa się jego redukcja. Nie. Mistrzem trzymamy się już tutaj. Nie. Biały miód, kot. Czarna krew. Wampiry i trupiady otrzymują obrażenia. O właśnie, gdy zranią Wiedźmina. To jest to. Dostał, proszę bardzo. Aż dałem się specjalnie zranić. Wtedy specjalnie, teraz już nie chciałbym się dać zranić, aż Kwen użyje. O. Jak tam boli, Ekimo? Co? Dobra. Wytańczona. I proszę bardzo, Ekima padła. Bierzemy wszystko, co mamy. W sumie tu mamy zbroja, spodnie, buty, rękawice. Okej, okay, mamy wszystko. Mamy jeszcze dziennik Wiedźmina Jerzego. Co nam mówi dziennik Wiedźmina Jerzego, to możecie sobie przeczytać sami. Mi się nie chce tego wszystkiego czytać. Ale spoko, możemy już zrobić całą zbroję. Zostały już tylko miecze. Okej, okay, i ruiny twierdzy przy latarni morskiej i warownie baroneta. Musimy przeszukać. Spoczko. Najpierw weźmiemy sobie wszystko. Wszystko stąd sobie weźmiemy. Ciekawe, czy będziemy mogli od razu sobie zrobić ten pancerz, czy będzie nam czegoś brakowało. Jak to czasami tak właśnie bywa. To już pewnie jest zwykłe wyjście bezpieczne. Powinienem użyć oka Nehalenium. O właśnie. Proszę bardzo, oko Nehalenium. I wyszliśmy. Gdzie my żeśmy wyszli? Bo żeśmy weszli... O? Nieźle. Dobra, widzowie. Widzimy się przy kolejnym jakby miejscu. Widzowie, tak wam tutaj pokazuję po drodze. Niestety mapa mnie naprowadziła na żerowisko Harpi. Płotka nie pomaga jak zwykle, kurwa, kręci się jebana dookoła, już mnie wkurwia, także no mam takiego wkurwa już przez tego konia, że ja pierdolę, ogólnie. Ostatnia harpia, ja pierdolę, jaka tragedia, tak mnie poturbowały, koń mnie wyjebał, kurwa, zestagarowany przez to byłem chyba z dobre 10 sekund jakieś. Nigdy więcej nie uwierzę tej mapie, bo prowadzi kurwa donikąd, ta minimapa, trzeba było jechać kurwa po swojemu. Jak niby ja miałbym tutaj kurwa koniem przejechać? Jak tu kurwa jest totalnie inna droga jakaś. Kurwa mać, zaspierdolona mapa. Zamiast kurwa tędy mnie poprowadzić, mapa kieruje mnie tędy, kurwa, żebym przez skarpę sojechał. Czajcie przelot, kurwa, bo ja nie za bardzo. To za kurwa głupota totalna. Pierdolę tego konia, wkurwił mnie jak skurwysyn. Wolę się przebiec, widzimy się na miejscu. W sumie daleko biec nie musiałem, już jestem na miejscu. Teraz jakoś trzeba byłoby się tam dostać, co? Kurwa, pewnie znowu jakiś... Ja pierdolę, wiwerna! Hoho, to nam się trafił zwierzaczek! Nieźle! Siemanko! Co tam? How you doing? Wiwerna! Jest chyba drakonik, ale dobra, nie świruję, nie będę zakładał tego oleju żadnego teraz, jest niepotrzebny, jakby wiwerna na 14 poziomie to nie jest żaden problem. Jak widać, zgaduję, że wiwerna miała tam swoje żerowisko, a nawet nie będę kłamał, pamiętam, że była tutaj wiwerna. Tylko teraz jak tam się schodziło? To ja mogę sobie skoczyć, nóg nie połamać, czy to raczej niemożliwe? Zobaczmy. Hopsa! Magia, to miejsce mocy. Cięcie. Dobra, próba numer 2. Tym razem bardziej tutaj staniemy. Mamy to. Udało się. Na szczęście też nie ma tu żadnych królewskich harpi. Medalion drży. To miejsce mocy. No i zdecydowanie to miejsce mocy. Zaczerpniemy sobie z niego. Teraz już gdzieś tutaj... Widzę utopce, że są, tylko teraz jak tam wleźć? Mówię, że pewnie będziemy musieli nurkować. Czy ja mam rację? Mam, o kurwa, stuprocentową rację, tylko moja kusza aż się pałę. I to tak dość.
Spierdalaj ode mnie tym utopcem. Dobra, jeszcze jeden gdzieś jest. Tam. Dostał kryta. Bardzo kurwa dobrze. Ja wypływam, żeby nabrać powietrza. Jaskółka, żeby się uleczyć. Jaki fart? Zapisuję grę. Boże, jaki fart. Jeszcze jakiś utopiec? Nie, chyba. No pewnie, że tak. Strzelam ci w łeb. Kusza. Pod wodą twoja mobilność jest ograniczona. Naprawdę przed chwilą wcale nie używałem kuszy, żeby się bronić przed utopcami. Teraz gra mi o tym mówi, że mogę sobie kuszy użyć. Zajebiście. Dobra. Dostają kryty, to mi się podoba. Jeszcze jeden strzał i utopca nie ma. Proszę bardzo. Udało się. Samotna skała Velen. Okej. Czy ja słyszę gdzieś kolejne miejsce mocy, czy... Kurwa, co ty, Geralt, robisz? Czemu skaczesz na głupi łeb? Mogę tutaj jakoś wyjść? Coś ten? Coś tu się z teksturami chyba odjebało. Mistrzowskie siodło dla konia znaleźliśmy. Nice. Dobra, wchodzimy do góry. Tutaj, proszę bardzo. Ale ktoś chce fajne wejście zrobił, tylko szkoda, że utopce się zalęgły. Dobra. Bierzemy wszystko, nawet nie patrzę w sobie co jest. Jakby interesuje nas jedna rzecz w sumie, która tutaj będzie. Czyli nasz schemat na... Na miecz. Szkoły Gryfa. Jaki, który to nie pamiętam, czy stalowy, czy... Zapiski rzemieślnika i srebrny miecz tutaj mamy, proszę bardzo. Tak więc nice, mamy jeden miecz, został jeszcze tylko jeden. No możecie sobie przeczytać zapiski, ja tego teraz nie będę czytał. Możemy tędy zaskoczyć, nic tam się nie stanie, dokładnie tak możemy zrobić. Czy u góry było leże harpi? Chyba nie. To chyba nie to miejsce. Chociaż może chyba jednak było. Nie, wydaje mi się. Dobra, wchodzimy do góry. Może będzie tutaj coś ciekawego. Mam taką nadzieję, bo jeżeli nic, to tylko zmarnowałem czas. Mam już 42 minuty nagrania, tak więc trzeba by było się troszeczkę śpieszyć. O, proszę bardzo, pamiętnik Dobromira. Ocisnij mi wrzeszczy nad głową, żebym na latarnię wlazł, bo nisko z nim oprzątał. A przecie mnie to nic, a nic nie obchodzi. Co to za robota? 4 razy na dzień drewno donosić i olejem podlewać? Ja tam bym poszedł na przyuczenie do jakiejś kuźni w mieście albo gnomiej huty. W końcu dziad Amzwary był kowal. Wiedźmińskie miecze nawet kuł. Może im niecokolwiek talentu po nim zostało. No, może. Zwłok tu chyba nigdzie nie widzieliśmy. O kurwa. Mamy i zwłoki, tak więc wydaje mi się, że nasz kolega Dobromir, tak? Dobrze pamiętam? Przed chwilą to czytałem, już nie pamiętam imienia, tak? Możliwe, że dopadał go wiwerna, która tutaj się zaległa, ale miejmy nadzieję, że... Że to jednak nie był on, tylko jego ojciec, chociaż tak trochę młodziej wyglądało to ciało niż... No bardziej takiego młodzieńca, powiedzmy, niż starucha. Dobra, odblokujmy sobie tutaj przejście normalnie. I zaraz widzimy się w kolejnym miejscu ze schematem, bo wszystko stąd już wzięliśmy, I think. U góry byliśmy, tak więc... Tak. Tak więc widzimy się na miejscu. Dobra widzowie, jestem już na miejscu. Ciekawe co nas tutaj czeka. Coś tak mi się kojarzy, że Endriagi. Ale pewności nie mam, tak więc zobaczmy, bo na pewno nie będzie to spacerek. Dokładnie, dobrze pamiętałem. Endriagi nas tutaj czekały, wojowniki i nie tylko. Okej. Okay. Robotniki, wojowniki. No tak, i Endriagi oczywiście zatruwają. Coś jeszcze tutaj ktoś zostawił dla nas? Proszę bardzo, zielony pewniejszy mutagen jest. Jakieś Endriagi tutaj jeszcze sobie łażą. Bierzemy wszystko.
Ona już do nas idzie i się raczej nie cofnie. Proszę bardzo, chodź tu. Jep. Jeszcze nam elikwi. O kurde. Ależ ataczki fajne. Chyba jeszcze ani razu Endriaga nie zdążyła mnie. O proszę, jakieś notatki. Anog map. O, wiecie. Księga jest nadpalona, zachowało się jedynie kilka stronnic. Okej. Okay. Tego to tym bardziej nie przeczytamy. To nie jest w naszym języku za bardzo. Co mamy tutaj? Jakiś pancerz. Tutaj też mamy jakąś skrzynię. Czy bardzo jakieś wzmocnienie. Dobra. Co możemy znaleźć tutaj u góry? To jest bardzo dobre pytanie. Wisielca jakiegoś na pewno. A tutaj da się wskoczyć. Geralt, proszę zrób to, dziękuję. Ktoś nam się tutaj powiesił. Bujną dupę, że tak powiem. No nic, życie, trudno. Dobra, to chyba tutaj będą harpie. Chyba nawet już je słychać, tak mi się wydaje. Kurewskie harpie. Gniazdo potworów. Dobrze, tak. Dobrze mówię. Tutaj są harpie. Czyli coś tak. Co? Dobrze mi się pamiętało, że gdzieś będą właśnie te pierdolone harpie, nie? Tylko jakby Geralt chciał jedną atakować, a niekoniecznie 10, to też byłoby wręcz wybornie. Kurwa. Zara, my tutaj dostaniemy na pizdę od tych harpi tak naprawdę. To zaraz skończy swaniakowanie. Dobra, kolejna leży. Na szczęście się udało. Ta też leży, okej. Kolejna. Dobra, nie będzie to najlepsza walka w moim wykonaniu, ale ważne, że efektywna. I proszę bardzo, wszystkie harpie leżą. Gniazdo potworów od razu sobie zaliczymy. Odhaczymy. Jakaś harpia sobie tu gdzieś lata. A w sumie można powiedzieć bardziej, że latała. I teraz już nie żyje. Super. Z gniazda potworów wszystko bierzemy. Tu jakieś... coś zgasiłem. Pochodnie. Mamy szpony, nie szpony. Kamień runiczny Wels. Też się pewnie do czegoś kiedyś przyda. Pióra harpi. Może do czegoś się przydadzą. Zawsze warto mieć. Teraz co mamy tutaj? Wezwanie Wiedźmina Jerzego mamy. Proszę bardzo, możecie sobie poczytać. Mamy też schemat. Proszę bardzo, łatwo, gładko, fajnie poszło. I list do szwagra jakiś też możecie sobie go przeczytać, proszę bardzo. Czy my tutaj możemy wejść jeszcze wyżej? Możemy wejść jeszcze wyżej. A co nas czeka jeszcze wyżej? Coś nas tu czeka, coś tu znajdziemy. Nic tu nie znajdziemy. No dobra, okej, okay, spoko. To wtedy widzimy się u kowala, widzowie. Dobra, widzowie, tak więc jesteśmy już u naszego kowala. Zagadajmy do niego i zróbmy sobie pancerz, w którym pochodzimy tak jeszcze ze 4 levele. Potrzebuję zbroi. Czyli pewnie parę odcinków. Buty, gryfa, cyk. Okej. Kurtka, zbroja, proszę bardzo. Mi się nie podoba wyglądowo ta zbroja, bo wygląda jak taka... Z czego mi brakuje? To dokupię. Tego u ciebie nie kupię. Sproszkowana tkanka potwora. A to ja sobie zaraz ogarnę sproszkowaną tkankę potwora, co? Rozłożę coś na części. Rozbierz na części. Sproszkowana tkanka potwora jest nam potrzebna. Z czego my dostaniemy takową? Z czegoś na pewno i z czegoś po potworze raczej mi się wydaje. Po to zbieram wszystko, żeby teraz móc sobie zrobić rękawice. A nie, tu taka chujnia teraz się dzieje. Proszę bardzo, sproszkowana tkanka potwora.
Razy ile my ją potrzebowaliśmy, nie pamiętam. Dla bezpieczności na razie zrobię sobie 3. Rzemiosło. Ile my tego potrzebowaliśmy? No, trochę mieliśmy, brakowało nam tam malutko. Dobra. Cyk, proszę bardzo, robimy. Nie jest to miecznik, więc mieczy on nam nie zrobi niestety. Mieczy by nam musiał... spodnie jeszcze, no tak. Czego nam brakuje? Ruda meteorytu. I skórzana łatka. Ja pierdzielę. No i widzowie, niestety... wychodzi na to, że... rudę meteorytu z czego byśmy mogli... O! Proszę bardzo. Jedną. A skórzana łatka? Nie mam pojęcia. O, proszę bardzo. Jest skórzana łata. Zróbmy wszystko. I chyba jednak uda nam się zrobić te spodnie. Dokładnie tak. Miecze zrobimy... No miecze już zrobimy w następnym odcinku u kogoś innego, bywa. Bo on jest tylko jakby... płatnerzem, ale możemy już się przyodzieć w nasz nowy wiedźmiński rynsztunek. Jakby mi się za bardzo nie podoba design tego rynsztunku, w sensie jest on taki, no nie wiem, nie jest taki dla mnie, niby jest wiedźmiński, ale jakiś tak do mnie to nie przemawia. Dobra widzowie, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, to byłoby na tym, odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie wstawić łapki w górę i subskrypcji, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z odcinkami. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się odcinek. I do następnego, cześć!